Gdy poszłam na sąd, wróciłam bez win, bo bawił mnie swą krwią Boży Syn. Za każdy mój grzech zapłacił on sam i w mego ducha życie swe wlał. Mogę stanąć zupełnie oczyszczona ze własnych grzechów. Mogę stanąć z podniesioną głową. I tak właśnie się stało, ponieważ w tym momencie, kiedy spotkałam się osobiście z Jezusem, kiedy skonfrontowałam się z własnym grzechem, kiedy skonfrontowałam się z Jego świętością i z tym, że On wziął wszystko na siebie, ja wiedziałam, że moją największą potrzebą jest poddać Mu swoje życie. Wiedziałam, że moją najgłębszą potrzebą jest zgiąć przed Nim kolana i powiedzieć: Jezus, ja uznaję Twój autorytet, ja uznaję Twoje panowanie, ja chcę, żebyś zapanował w moim życiu. Chcę tego, ponieważ Ty wziąłeś moją winę. I w tym momencie, kiedy ja ugięłam przed Nim swoje kolana, kiedy ja zdecydowałam się poddać Mu swoje życie, Jego Duch, Święty Duch, wszedł do mojego wnętrza, wypełnił mnie od wewnątrz, wypełnił mnie życiem, wypełnił mnie miłością, wypełnił mnie tym wszystkim, czego mi brakowało przez 30 lat. To była potężna, potężna rzecz. Potężna rzecz. Potężne spotkanie w moim życiu. I to nie jest nic jednorazowego, ponieważ od tamtego czasu ja stałam się inną osobą. Mój duch stał się żywy. Do tamtego momentu byłam martwa. Czy Twój Bóg jest godzien Twojej wiary? Czy Twój Bóg jest godzien Twojej pewności? Czy Twój Bóg jest godzien Twojego zaufania? Czy wierzysz swojemu Bogu? Przyjaciele, ja wierzę swojemu Bogu. Ja mam pewność zbawienia. Czyli wiem, że kiedyś tam pójdę do nieba. I nie dlatego, że jestem świetnym, miłym facetem. Nie dlatego, że spełniam same dobre uczynki. Bo nie z uczynków ciała jesteśmy zbawieni. Nie ze swoich dobrych uczynków. Skłamałaś kiedyś? Czy coś ci tego nie było? Czy po prostu to tak było? Tak było, prawda? Bo to jest właśnie ludzka natura. Ona jest grzeszna. Ona jest zniszczona, dlatego nikt nas nie musi uczyć, żeby skłamać. Nikt nas nie musi uczyć czasami, żeby myśleć złe myśli, żeby kogoś nie lubić, na przykład. Żeby być wściekłym o coś. Natomiast o co chodzi? Dlatego potrzebujemy Zbawiciela, a Zbawiciel to Jezus. Kiedy przychodzi Jezus, On zmienia naturę człowieka, że On rodzi się w Tobie się rodzi. Więc trzeba wierzyć, że Jezus Chrystus umarł za Twoje grzechy. I nie tylko umarł, ale On stał martwy. Że Bóg wskrzesił go z martwych. Dlaczego to jest ważne? Bo chodzi o to, że to jest żywy Jezus, że On żyje. Że to nie jest wazek. On żyje. On jest teraz tutaj na tym miejscu. Kiedy ja przychodzę, to mówi do siebie Jezus. Bo On mieszka w moim sercu. Ja to poznałam. To był najpiękniejszy dzień w moim życiu. I teraz ja mam pytanie, czy chciałabyś to przyjąć, kiedy doświadczysz? Tak? A ty? Okej. Okay. Mogę się o coś pomodlić teraz? Okej. Okay. To powiedzcie tak. Powiedzcie: Panie Jezu, przepraszam, że żyłam bez Ciebie. Okej. Okay. Ja wierzę, że to umarłeś za mnie. I wstałeś z martwych w ciele. Ja przyjmuję Ciebie do mojego serca i do mojego życia. Otwieram moje serce na żywego Jezusa Chrystusa. Panie Jezu, ja Ciebie ustanawiam moim Panem.
A ty, blej, za audio. Ja modlę się, że masz dobre życie, że idziesz za Jezusem Chrystusem, że On otwiera twoje serce i twój umysł na to, że On jest realny. Duch Święty, przenika ją teraz, wlewa się do jej serca teraz. Wlewa się do jej serca, pokój Ducha Świętego. Wlewa się teraz do jej serca, że wiesz, że od dzisiaj masz nowe życie. Nowe życie. Nowe życie. Życie z Jezusem Chrystusem, jakiego do tej pory nie znałeś. Eliza, ja się modlę o Ciebie teraz, że Jezus Chrystus Ci jaśnieje. Ja otwieram swoje oczy, swoje serce dla żywego Boga, dla Jezusa Chrystusa, że Ty otwierasz Biblię i Ty czytasz i te słowa są dla Ciebie żywe. One wchodzą do Twojego serca. Eliza, ja błogosławię Twoje życie. Ja modlę się, że Ty pamiętasz ten dzień, kiedy oddałeś życie Jezusowi, że tego dnia wszystko się zmieniło. Duch Święty, wypełniaj ją teraz, wypełniaj jej serce, wypełniaj jej umysł. Ja zdejmuję zasłonę jakiegokolwiek bałwochwasta twojego umysłu. Ja odcinam Ciebie od religii przodków. I ja modlę się o odświeżenie umysłu, otworzenie umysłu na to, że Jezus Chrystus jest żywy. Ja jestem tutaj po to, kochani, żeby wam właśnie zaświadczyć o tym. Dlatego, że mój mistrz Jezus mówił, idźcie i głoście. Ja darmo to dostałem i darmo wam chcę dać. Ponieważ to jest najpiękniejsza z decyzji w moim życiu, wiecie? To jest jedyna chyba słuszna decyzja, jaką podjąłem 8 lat temu. Tego wieczoru, kiedy wszyscy już spali, odezwałem się jak głupi. Tak w powietrze powiedziałem, jeżeli to wszystko prawda, co oni powiedzieli, to pokaż mi się. Chcę z tobą porozmawiać. Jeżeli żyjesz, no to pokaż mi się żywy. I on mi się pokazał. To było coś niesamowitego. Powiem wam, że możecie mnie za wariata, ale tutaj jest więcej takich wariatów. Możecie z nimi porozmawiać. Każdy ma takie podobne doświadczenie. Ten Jezus, którego spotkałem, powiedział, że jak najbardziej jest to możliwe. I On ożywił we mnie coś, co jest większe niż moja jaźń, moje ciało. I moje życie zmieniło się. To jest zupełnie nowe życie. To jest coś, za czym zawsze tęskniłem. Repeat after me, say, Lord Jesus, I believe that you died for all my sins. I believe that salvation is by grace. I believe that you rose from the dead. And I am announcing you, Lord Jesus, my Lord and Savior. Amen. Jedyna znacząca modlitwa człowieka to jest taka, kiedy sercem kierujesz się i mówisz do Jezusa Chrystusa, chcę Ciebie poznać. Chcę Ciebie realnie poznać. Chcę doświadczyć żywego Boga, takiego, jaki On jest naprawdę. Nie takiego niemego na krzyżyku, nie takiego jakiegoś na obrazku, który się tylko patrzy gdzieś w jakąś niewiadomą gdzie. Przyjaciele, zachęcam was do tego, abyście otworzyli swoje serce już dzisiaj w domu. Powiedzcie, Panie Jezu, jeżeli to jest prawda, że jesteś skarbem, jesteś taki piękny, jesteś najbardziej wartościową rzeczą na ziemi, to ja chcę tego doświadczyć. W Ewangelii chodzi o to, żeby
poddać swoje życie Jezusowi Chrystusowi, który jest żywą osobą, przyjąć Jego Ducha do swojego wnętrza i ożyć, stać się dzieckiem Bożym, bo dzisiaj nim nie jesteś. Dzisiaj jesteś tylko stworzony przez Boga, ale dopóki nie uznasz w Nim Ojca i nie przyjmiesz Jego Ducha do swojego wnętrza, to nie jesteś Bożym dzieckiem. Czyli tak naprawdę Bóg pozostaje dla ciebie sędzią, a nie tatą. A może być tatą, bo wszystko zostało już zrobione na krzyżu Golgoty. Jezus zmartwychwstał, to ci powiem. Powiem ci największą prawdę. Jezus zmartwychwstał. I działa. I to działa cały czas. Od 2000 lat działa bez przerwy. Wystarczy w swoim sercu uwierzyć. Wystarczy wyznać, że Jezus prawdziwie zmartwychwstał. Został zdjęty z krzyża, zmartwychwstał w ciele. 10. ulica Dzierżoniowska 11. Przyjąć to po prostu. Będziesz zbawiony, przyjacielu. Będziesz miał niebo i pokój wieczny tutaj na ziemi. Amen.